Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że w dniu dzisiejszym możemy rozpocząć cykl spotkań odnośnie przywództwa, rozmowy o przywództwie. Te spotkania będziemy odbywać w naszej pięknej księgarni SGH w auli spadochronowej. Ponieważ jest to nasza pierwsza rozmowa, to musieliśmy zaprosić na tę rozmowę prawdziwego przywódcę, najlepszego przywódcę i jeszcze w dodatku naszego absolwenta. Panią prezes Dominikę Bethmann, która od 20 lat jest związana z firmą Siemens, a skończyła naszą uczelnię w 1995 roku. Pani prezes przez wiele lat była jeszcze prezesem FOB-u, a więc organizacji zajmującej się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Witam serdecznie panią prezes i dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. Pierwsze pytanie. Jak pani wspomina naszą uczelnię i co nasza uczelnia dała pani? No więc to jest pytanie, którego się spodziewałam i to jest tak naprawdę pytanie najważniejsze, bo być w tych murach to jest dla mnie zawsze wzruszające. Szkoła Główna Handlowa, a ja ukończyłam studia w 1995 roku, właściwie można powiedzieć, że określiła moją przyszłość. Jak wybierałam zawód, to były to czasy na tyle trudne, że w zasadzie wszyscy mnie namawiali, żebym została, żebym poszła na medycynę. Bo to były studia, które gwarantowały, no powiedzmy sobie, dobrą przyszłość, a przynajmniej w świadomości społecznej było takie głębokie przekonanie, że to jest taki porządny zawód. I pamiętam, jak moja wychowawczyni z liceum powiedziała, co ty, Dominiczko, co to ty jest ten handel zagraniczny, na który ty chcesz iść? No a handel zagraniczny stał się dla mnie bramą do świata, zmienił moje życie, te studia pozwoliły stworzyć pierwszą sieć relacji, zbudowały mnie pod względem merytorycznym, czyli po prostu wiele się nauczyłam. No a co najważniejsze, no stały się takim prawdziwym oknem na świat. To było tuż po rozpoczęciu działania gospodarki, tej prawdziwej gospodarki w naszym kraju, tej opartej na prawach ekonomii. Ja jeszcze się ekonomii uczyłam z kserowanych książek, bo książka do ekonomii, nie socjalizmu, była wtedy tylko jedna i wszyscy żeśmy z niej kopiowali kartki. Z tej samej się uczyliśmy na pewno. Oboje mówimy o tej społecznej odpowiedzialności biznesu, zajmujemy się tą społeczną odpowiedzialnością biznesu, dzięki temu poznałem panią prezes. Myślę, że teraz, szczególnie w okresie pandemii, po pandemii, ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo ważna. I bym chciał, miał do pani prezes takie pytanie. Jak pani prezes rozumie przywódcę społecznie odpowiedzialnego? Jest to przede wszystkim osoba, która się w tej trudnej sytuacji umie odnaleźć. Może to jest bardzo trywialne stwierdzenie, ale tak naprawdę ten świat włóka, świat, w którym się nakłada z jednej strony widmo zagrożenia planety, takiego naprawdę wielkiego zagrożenia, życia na planecie. Z drugiej strony te powtarzające się kryzysy gospodarcze, do którego my ekonomiści, no jednak, do którego to zagrożenia my ekonomiści jednak jakoś jesteśmy przygotowani, bo to jest to nasze, tak, to my to znamy. Z tą planetą to już jest trochę gorzej, a jeszcze zupełnie gorzej było i nadal myślę jest u wielu przywódców z taką prawdziwą i głęboką dbałością o ludzi, a tego właśnie z kolei nauczyła nas pandemia. Czyli ja mam takie nieustanne wrażenie, że jak przejmowałam funkcję tą właśnie executive CEO w firmie, to zupełnie nie myślałam, że tym moim głównym zadaniem będzie troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Wyobrażałam sobie te strategie transformacji cyfrowej, które będę wdrażać. Wyobrażałam sobie te nowe technologie, które moja firma rozwija i promuje. A tak naprawdę ta moja główna rola w tej chwili w firmie to jest dbałości o ludzi, stwarzania komfortu, funkcjonowania ludzi na wszystkich szczeblach w firmie. Z punktu widzenia przywódczego też wielkie wyzwanie, bo przecież hierarchie i struktury hierarchiczne w firmach ciągle mają się bardzo dobrze i wielu liderów i liderek uważa, że to tylko ten pierwszy poziom zarządzania w firmie, to jest ta grupa, dla której prezes czy prezeska jest, a że pozostałe osoby no to po prostu funkcjonują poprzez tą kaskadowość gdzieś bardzo z dala od tego lidera czy liderki. I muszę przyznać, że właśnie to zbliżenie do wszystkich poziomów w organizacji, to zajmowanie się prostymi sprawami, to wychodzenie naprzeciw takim zwykłym ludzkim potrzebom, ono się bardzo mocno stało istotą przywództwa w tej dobie. A wróćmy do marca zeszłego roku. Co pani prezes sobie w marcu zeszłego roku pomyślała, kiedy ogłoszono ten pierwszą pandemię? Przede wszystkim byłam przynajmniej przestraszona, może nie przerażona, ale przestraszona, bo były jakieś plany, jakieś założenia strategiczne, jakieś założenia budżetowe na dany rok w firmie i no, zobaczyłam widmo tego, że one w żaden sposób nie będą mogły zostać zrealizowane w wyniku tego, że firma działa i oczywiście w pracy biurowej, ale działa też bardzo mocno w obsłudze infrastruktury krytycznej, a więc po prostu nasi inżynierowie fizycznie obsługują infrastrukturę naszych klientów. I byłam przerażona tą perspektywą, że nie będziemy w stanie realizować naszych zadań. Druga taka reakcja to było na pewno, no zaraz, ale przecież po coś zbierałam to doświadczenie przez tyle lat, począwszy od edukacji, poprzez konkretne doświadczenia takie zarządcze życia codziennego. I oczywiście tej sytuacji pandemicznej nie należy traktować jako kolejnego projektu, który się ma do zrealizowania. Niemniej jednak te doświadczenia z zarządzania firmą, one niewątpliwie bardzo mi pomogły. Odczuwałam też no, po prostu taką walkę z własną wrażliwością. Na ile ja mam jako liderka naprawdę empatycznie podchodzić do ludzi, zachowywać się, jak to się mówi, po ludzku, a na ile jednak za mną ciągle stoją te cele firmowe. Tak? Czyli taki konflikt, kim ja jestem w tej pandemii dla tej organizacji. Czy nadal jestem tą osobą, która odpowiada za to, żeby te cele były zrealizowane? No tak, ale bez tych ludzi wszystkich tych celów się nie zrealizuje. A z drugiej strony jestem z natury osobą właśnie wrażliwą i taką empatyczną, więc na pewno ten dylemat, jak sobie tu poradzić wobec tej sytuacji. No i wreszcie ta obawa przed porażką, która, co tu dużo mówić, dla liderów to nie jest łatwy temat, no bo lider kojarzy się nieodłącznie z sukcesem, a tu nagle ten sukces stanął pod znakiem zapytania. A lider też musi umieć przeżywać te porażki i przekształcać w sukces. No i co wygrało? Przywództwo strategiczne czy przywództwo empatyczne? Właściwie można powiedzieć, że połączenie jednego z drugim. Bo okazało się, że tak, empatia jest bardzo potrzebna, bo ludzie chcą widzieć w liderce człowieka, osobę, która rozumie ich potrzeby i muszę przyznać, że bardzo pod tym względem jestem z siebie bardzo zadowolona. Przez cały okres pandemii aż do dziś robiłam i nadal robię cotygodniowe spotkania ze wszystkimi pracownikami, gdzie odnoszę się właśnie do bieżącej sytuacji pandemicznej i gdzie na początku mówiliśmy oczywiście o maseczkach, dystansie, środkach higienicznych, a teraz już bardziej mówimy o przyszłości pracy, czyli o tym, jak będziemy odnajdywać się w przestrzeni biurowej, ale także w relacjach z naszymi klientami, jak już pandemia się skończy. Ale no, też niewątpliwie bardzo mnie pochłaniało to myślenie strategiczne, bo ono z kolei
naprowadza na to, jak uruchomić nowoczesne technologie w służbie tej zmiany, która w tej chwili następuje. A ponieważ firma jest technologiczna, no to właśnie w przemyśle cyfrowy bliźniak, druk 3D, przemysł 4.0, przemysłowy internet rzeczy, jak tu tych naszych klientów obsłużyć zdalnie, jak oni tak naprawdę sami opuścili te fabryki i przez jakiś czas przynajmniej musieli powstrzymać się od wykonywania tych codziennych operacyjnych czynności. I wtedy się okazało, że wszystko to, co można powiedzieć było technologicznie w blokach startowych do tej właśnie obsługi zdalnej, miało szansę doskonale stać egzamin. Doszły mnie słuchy, nie wiem czy dobre, czy złe, że pani prezes popełniła jakąś książkę właśnie na temat technologii, na temat przywództwa. Może by pani prezes zdradziła rąbek tajemnicy. Tak, napisałam książkę o, myślę, intrygującym tytule Technologiczne Magnolie, gdzie odnoszę się właśnie do kwestii z jednej strony tych nowoczesnych technologii, które w tej chwili dominują świat, a z drugiej strony do tego, jak właśnie radzić sobie pod względem przywódczym w transformacji cyfrowej. I no właśnie ta książka jest dzieckiem pandemii, dlatego że okazało się, że z jednej strony mam mniej czasu, bo praca zdalna, jak wszyscy tego doświadczamy, podobnie jak pewnie i nauka zdalna, jest trudna. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, cierpimy w izolacji i te wszystkie aspekty występują też w pracy biurowej przeniesionej do domu. Ale z drugiej strony okazało się, że ponieważ nie podróżuję, nie jeżdżę w delegacje, nie objeżdżam pół Europy, tak jak to miało miejsce wcześniej, że co najmniej raz w tygodniu byłam w samolocie, to okazało się, że mam dodatkowy czas na to, żeby właśnie zająć się czymś zupełnie innym. I z wielką radością wraz z dziennikarzem, który się zajmuje również odpowiedzialnym biznesem, Pawłem Oksanowiczem, popełniliśmy książkę, która jest rozmową o tym właśnie, jak radzić sobie w trudnych czasach. Na pewno z chęcią przeczytam tę książkę. Pracownicy ogólnie można powiedzieć, że stawiają pracodawcom dwa zarzuty związane z pracą zdalną, a mianowicie, że pracodawcy nie dbają o warunki pracy w domu, czyli nie wyposażają odpowiednio w sprzęt, a druga rzecz, że nie zauważają, że praca się gdzieś kończy i zaczyna się życie prywatne. Jak pani prezes sobie poradziła z tymi dwoma wyzwaniami? Poradziłam sobie oczywiście wraz z zespołem zarządzania zasobami ludzkimi, bo to nie tylko ja tutaj, ale także i z innymi liderami w firmie. Na początku w taki sposób, w jaki można było sobie poradzić, czyli trzeba było zastosować jakieś rozwiązania ad hoc. A więc my akurat pozwoliliśmy wszystkim pracownikom zabrać monitory i komputery ze sobą do domu i fotele wygodne, po to, żeby mogli w miarę komfortowo pracować. Ale oczywiście te problemy wygospodarowania w przestrzeni domowej, miejsca na pracę, zwłaszcza gdy dotyczyło to dwóch osób w rodzinie, to są problemy na porządku dziennym i one nie zniknęły do dziś i trzeba sobie z nimi radzić. Z drugiej strony zaś całe to zagadnienie, o które pan rektor pyta, no to jest wielka praca do wykonania dla ustawodawcy, bo ja chciałabym postąpić zgodnie z tym, co będzie przewidywało polskie prawo pracy w tym zakresie, a ono na razie się tworzy, to prawo. Prace toczą się i to trwa, a potrzeba właściwie jest już i ona była już praktycznie przez cały ostatni rok. Stąd te pomysły ustawodawcy, żeby to dokładnie opisać, żeby jednak jakoś określić wartościowo to, ile pracownik wydaje na to, że funkcjonuje dla pracodawcy z domu, one trwają. My śledzimy bardzo to mocno i będziemy stosować się do tego, co zostanie zaproponowane. Ja osobiście uważam, że tak jak z jednej strony pracodawca, no można powiedzieć,
zyskuje na przestrzeni biurowej, no bo pracownicy jej nie zajmują, ale jak wiemy, pozbycie się w krótkim czasie przestrzeni biurowej też nie jest łatwe. Z drugiej strony natomiast pracownik zyskuje dużą elastyczność, bo to, że czas pracy nie zna granic, to wiemy już od dawna, to nie jest nowe zjawisko związane z pandemią, a to jednocześnie ono ma inny negatywny aspekt w postaci przeciążenia, ale ma pozytywny w postaci elastycznego czasu pracy. Więc ja bym to traktowała bardziej kompleksowo, niż tylko odnosiła się do tego, jakie mam biurko w domu i czy mam możliwość prowadzenia rozmów online przez cały dzień w kwestii organizacji życia domowego, pracy innych domowników czy szkoły dzieci. I spojrzałabym na to naprawdę także i tak przyszłościowo, bo ja mam takie głębokie przekonanie, że biura w przyszłości będą służyły właśnie do spotkań, a nie do pracy koncepcyjnej, że jednak ta praca indywidualna, koncepcyjna, że ona będzie prowadzona z domu, a biuro będzie miejscem spotkań, wymiany myśli, także i budowania poczucia przynależności, które jest bardzo ważne w odniesieniu do firmy. Bardzo często teraz się mówi, niektóre firmy to wprowadzają, że są specjalne stanowiska, które nazywają się różnie w firmach, ale na polski można to przetłumaczyć, że to są menadżerowie od szczęścia, prawda? Menadżerowie od dobrych relacji w firmie. Czy u pani prezes jest taki menadżer od szczęścia? To ja się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie jestem taką osobą, czy nie pełnię częściowo tej funkcji, bo dedykowanego stanowiska nie ma, ale oczywiście jest mnóstwo takich inicjatyw, tych tak zwanych well-beingowych, i ja bardzo te inicjatywy wspieram. One najczęściej pochodzą z działu zarządzania personelem, a więc można by się spodziewać, że gdzieś tam to stanowisko w przyszłości, jeśli miałoby powstać, to ono właśnie stamtąd mogłoby pochodzić. Jest też na przykład bardzo zmienia się rola działu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tam mam koleżankę, która, no można powiedzieć, właśnie częściowo przejęła taką rolę. No we mnie jednak ciągle tkwi to, że oczywiście te wszystkie oferty, benefity dla pracowników, to wszystko, co jest związane z well-beingiem, jest bardzo ważne, ale temu należy, wobec tego należy też stawiać wymagania. To znaczy firma jest jednak nadal firmą, jej celem samym w sobie nie jest uszczęśliwienie pracowników. Skutkiem działalności fajnie, to znaczy fajnie, żebyśmy byli zadowoleni z pracy. Tak. To, co ja mówię, nie można pracownika zmusić do tego, żeby polubił firmę. Tak. Trzeba stworzyć warunki, żeby polubił tą firmę. Trzy najważniejsze wyzwania, które stoją przed firmami. Jak dla mnie, przede wszystkim most międzypokoleniowy w dobie transformacji cyfrowej. Czyli jak sobie poradzić z tym, że jest pewna wiedza skumulowana, bardzo duża i potrzebna do zachowania, związana zdecydowanie z pracownikami, którzy są starsi wiekiem, no i jest ta pędząca przednia straż tych młodych, którzy mają kompletnie inne nawyki, kompletnie nie znają przeszłości, niejednokrotnie nie chcą jej znać. Z kolei to pokolenie starsze nie za bardzo się posługuje tymi narzędziami nowoczesnymi. No jednym słowem, wyzwanie gigant. Drugie wyzwanie gigant to jest w ogóle takie, czy firma, czy korporacja, taka ja mogę mówić o korporacji, czy to w ogóle ma przyszłość. Ja wróżę tak złożonym strukturom, jak te struktury korporacyjne, raczej może nie szybki, ale koniec. To znaczy uważam, że w tej złożoności, w której te firmy działają, one nie mają szans tak funkcjonować. Czyli wyzwanie brzmi, jak przetransformować organizm złożony do
tego, żeby był no, do przyjęcia, żeby był do ogarnięcia. Tak? Są różne pomysły. Jedne firmy się dzielą wedle rynków wertykalnych, inne w ogóle pozbywają się asetów na przykład, prawda? A jeszcze inne outsourcują na potęgę różne usługi. Tak? No więc w ogóle koncepcja działania korporacji. Czyli zmiana tego modelu biznesowego to jest dla mnie kolejne mega wyzwanie. No i oczywiście technologie cyfrowe. Czyli to, na ile firmy są zdolne do tego, żeby właściwie wybrać, żeby nie pójść taką ścieżką wyboru jakiejś jednej technologii, bo jest jakiś zachwyt nad nią, a potem okazuje się, że ona jest nietrafiona. Jak zrobić to, żeby ta transformacja technologiczna była rzeczywiście skuteczna, żeby ona stworzyła tę możliwość budowania nowych modeli biznesowych, a nie zablokowała działalność firmy i zaprzepaściła to, co przez lata jednak wytworzono. Ja mam dużo takiego, powiedziałabym, szacunku do tego, co tak kumulatywnie firma osiągnęła. Nawet jeśli to wydaje się z perspektywy na przykład dzisiejszej może nieadekwatne do rzeczywistości, to ja bym jednak tam szukała wartości i to takie kolejne mega wyzwanie. I na koniec pani prezes, co by pani powiedziała swoim młodszym koleżankom i kolegom, czyli studentom naszej wspólnej Alma Mater? Przede wszystkim, że wybrali świetną szkołę, że z tego okresu studiów trzeba czerpać, i to czerpać oczywiście wiedzę, otwierać sobie horyzonty na to wszystko, co jest możliwe poprzez edukację. No i pamiętać o tym, że powstaje pierwszy i bardzo ważny w życiu network. Ja ze studiów mam kilka przyjaźni, które do dziś pielęgnuję, a osoby te są w wielkich polskich i międzynarodowych firmach na wysokich stanowiskach. Jest to cudowne uczucie spotykać koleżanki i kolegów w takich rolach. Tak, ten networking jest najważniejszy. Ja to też zawsze mówię studentom, bo wiedzę można pozyskać, prawda, ale te relacje międzyludzkie są bardzo ważne, bardzo istotne. Bardzo dziękuję pani prezes. Życzę dalszych sukcesów i naprawdę jesteśmy bardzo dumni, że jest z nami taka wspaniała nasza absolwentka. Bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.